Czy nie Modlin doczeka się swojej obwodnicy? Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że niebawem sprawa drgnie, a mieszkańcy miasta znowu odzyskają nadzieję. Nie Modlin, jak i dziesiątki innych miast w Polsce, gdzie ruch przebiega przez zabytkowe centrum, starał się i walczył o obwodnicę. Jednak sporo wątpliwości budził kosztorys inwestycji, która dotychczas uniemożliwiała rozpoczęcie budowy. Generalna dyrekcja dostała zadanie z Warszawy odchudzania tej inwestycji, ponieważ jest ona według mnie również przeprojektowana. No, 700 milionów na obwodnicę, która ma 10 kilometrów. Przy naszej 17, 468 milionów widać, że te koszty są zdecydowanie za wysokie. Politycy nie ukrywają, iż będą walczyć o środki na budowę obwodnicy, które miałyby pochodzić z oszczędności, które wynikają z przetargów na inne inwestycje tego typu. Na przykład w Nysie, gdzie zabezpieczono kwotę 460 milionów, a najtańsza oferta opiewa na 330. Ja myślę, że tutaj trzeba bardzo ostrożnie postępować, żebyśmy nie rozbudzali zaraz jakichś nadmiernego optymizmu, aczkolwiek chcę potwierdzić, pracujemy nad tym zadaniem cały czas. Regionalny Komitet do Spraw Budowy Obwodnicy Nysy Niemodlina funkcjonuje w dalszym ciągu i on zostanie rozwiązany dopiero wtedy, kiedy obie inwestycje będą zrealizowane. Odchudzony projekt został już wysłany do Warszawy i czeka na ostateczne zaopiniowanie. Jeśli będzie ono pozytywne, będzie można wystąpić o ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, i będzie można rozpocząć przygotowania do budowy.